Proszę Państwa, naszymi gośćmi są dzisiaj pani Martyna Florczak Dzień dobry. i pan Marcin Tuliński. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Martyna jest wiceszefową sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w New Jersey, a pan Marcin jest szefem sztabu na cały stan czy miasto Nowy Jork? Na miasto Na Nowy Jork. miasto Nowy Jork. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od razu zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej sprawy. Jurek Owsiak budzi duże, duże emocje nie tylko w Polsce, ale również tutaj. Ostatnio miał dosyć taką kontrowersyjną wypowiedź na temat eutanazji. I w ten weekend będzie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wielu ludzi tutaj nie chce dawać pieniędzy na orkiestrę, mówią, że nie będą dawać na Owsiaka. Czy boicie się tego, że wasi przedstawiciele napotkają na jakieś głosy krytyczne? Może zaczęłabym od tego, że opinia pana Owsiaka jest opinią pana Owsiaka, więc ja nie uważam tego za kontrowersję. Nie wypowiada się on w imieniu orkiestry. To po pierwsze. Po drugie, ludzie nie zbierają na Owsiaka. Pamiętajmy o tym, że zbieramy pieniądze na dzieci i że zbieramy pieniądze na seniorów w tym roku również. My absolutnie chyba nie obawiamy się niczego, Marcin, prawda? Bo absolutnie nie. Mamy wielu wolontariuszy, którzy są sprawdzeni od lat, którzy chcą z nami działać. Mamy wielu nowych, młodych ludzi. I tak jak mówię, robimy to dla dzieci i dla seniorów, nie dla Osiaka. Czyli orkiestra tutaj zagra, będzie grała przez 3 dni, prawda? Tak jest. Tak, orkiestra gra przez 3 dni. Jeszcze powracając do wypowiedzi Martyny, ja znam Jurka osobiście od 10 lat. Człowiek skupia wokół siebie niesamowitą grupę ludzi nakręconych pozytywną energią, pozytywnymi emocjami. Pomaga innym, prowadząc fundację, pomaga od 20 już lat dzieciom. I tak jak Martyna mówiła, nie zbieramy na Jurka Owsiaka, zbieramy na tych najbardziej potrzebujących. W tym roku są to i dzieci, i ewenement na fundację seniorzy. Sam mam członków mojej rodziny w Polsce, która właśnie dzieciaków, którzy korzystali z urządzeń, które zakupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc wiem, że te pieniądze są dobrze wydawane, dobrze przeznaczane. 3 dni gry orkiestry w Nowym Jorku i w New Jersey. Co się będzie działo? Może zacznij, Marcin, o Nowym Jorku. W Nowym Jorku gramy w sobotę, 12 stycznia. Zaczynamy o godzinie 7 wieczorem nasz finałowy koncert. Będziemy grać w klubie Biba, który mieści się na 110 Kent Avenue. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wystąpią m.in. Max Kubiś, dawniej członek zespołu Old Garage, zespół Awangarda, Dzieci PRL-u oraz Chupacabra. W programie dodatkowo aukcje niesamowitych gadżetów związanych nie tylko z fundacją oraz loteria. O aukcjach jeszcze porozmawiamy, ale coś będzie się działo w New Jersey? W New Jersey będzie się działo równie wiele. Zaczynamy już w piątek w klubie Wisła. Tam będzie trwał maraton 3-dniowy. Będziemy występować najpierw rockowo, później w sobotę będzie bal, a w niedzielę będzie takie spotkanie rodzinne. Wisła też przeprowadzi aukcję przedmiotów, które zaprezentujemy. Poza tym w Amsterdam Alley w Linden, New Jersey będziemy w sobotę. I będziemy jeszcze w sobotę w Dingbans w Clifton, gdzie będzie rock'n'rollowy koncert podobny do przystanku Woodstock. Także zapraszamy wszystkich fanów dobrej muzyki do Clifton w sobotę. Wośp się kojarzy przede wszystkim z puszkami. Wy przynieśliście taką puszkę. Gdzie będziemy mogli spotkać wolontariuszy z takimi puszkami? Wolontariusze będą właśnie wyposażeni w takie puszki oraz takie identyfikatory i będzie można ich spotkać w polskich dzielnicach, na Greenpointie, na Maspeth, na Ridgewood, w New Jersey, Staten Island, gdzie tylko jest Polonia, tam mamy wolontariuszy swoich. W tym roku gramy nie tylko w Nowym Jorku i w New Jersey, ale także w innych ościennych stanach i nie tylko, i też trochę dalej. Martyna na pewno zaraz wspomni i będą, będą chodzić po ulicach kiedy? W sobotę, niedzielę? Ja myślę, że zaczynają już od piątku, sobota, niedziela. Stacjonarne puszki wystawione są już od jakiegoś czasu w polskich biznesach. I trzeba zwracać uwagę na identyfikator i na takie właśnie puszki, które są rzeczywiście bardzo kolorowe. Ja sobie pozwolę dodać, że jeszcze puszki wszystkie wystawione są w oddziałach Unii Polsko-Słowiańskiej w Nowym Jorku i w New Jersey. Unia się bardzo chętnie włączyła do tej akcji. Wzięli udział w tym roku po raz pierwszy, znaczy zawsze nas wspierali, ale w tym roku po raz pierwszy wstawili puszki do wszystkich swoich oddziałów i nasi wolontariusze również mogą korzystać z oddziałów. Ci, którzy chodzą po mieście w okolicach oddziałów, mogą zawsze wejść się, napić kawy, ugrzać się, skorzystać z miejsca.
Tak samo jest z Centrum Polsko-Słowiańskim, które nas wsparło, które 13 będzie na imprezie dla dzieci. Wspierało fundusze dla orkiestry również, tak samo i seniorzy z klubu Krakus. Kto jeszcze nas poparł? O, Centrala Polskich Szkół Dokształcających z panią Andraką zachęciła wszystkie szkoły do udziału i wiele tych szkół bierze udział, robią swoje uroczystości, robią swoje zbiórki, także bardzo się z tego cieszymy. I żeby dodać jeszcze na temat identyfikatorów, ponieważ w tym roku jest rekordowa liczba wolontariuszy, nie wszyscy zdążyli się zarejestrować. Jeżeli zobaczycie kogoś z puszką na ulicy, kto nie posiada identyfikatora, będą oni mieli takie specjalne kartki i informacje, gdzie można sprawdzić na stronie Wielkiej Orkiestry, czy są to wolontariusze zarejestrowani, ale bez identyfikatorów. Bo takie sytuacje też się niestety nam zdarzą, ale można to sprawdzić. A ilu macie wolontariuszy? Nie jesteśmy w stanie policzyć w tym momencie, jest ich tak wielu. Są to setki, w tym momencie są to setki. Wielka Orkiestra to również aukcje. Aukcje trudno przeprowadzać w jednym miejscu, bo Polonia jest rozproszona. Jak można będzie wziąć udział w aukcjach? Zanim odpowiecie na to pytanie, może pokażemy, co będzie przedmiotem aukcji, bo przynieśliście tutaj mnóstwo ciekawych przedmiotów. Zacznijmy od plakatu. To jest plakat samego Rafała Olbińskiego. Tak, prawda? Dzięki uprzejmości pana Olbińskiego dostaliśmy jedną z trzech oryginalnych kopii tego z autografem, także to jest bardzo wartościowe dzieło. Oprócz tego inni nasi lokalni artyści, znani i cenieni, również nam dali swoje prace. Część tych prac jest tutaj wyłożonych. Oczywiście nie byliśmy w stanie przynieść wszystkiego, bo jest tego sporo, ale część pracy można zobaczyć tam. Co jeszcze będzie przedmiotem aukcji? Przedmioty, które do nas dotarły z Polski. Z fundacji dostaliśmy dokładnie 2 dni temu bardzo ładne albumy o 20 latach fundacji, w których znajduje się DVD z filmem o 20 latach fundacji, którego fragmenty Państwo zaprezentują. Dostaliśmy znaczki z 20 finału oprawione, podpisane przez Jurka Owsiaka. Dostaliśmy zdjęcia różnych polskich aktorów i... No właśnie, zdjęcia polskich aktorów są fascynujące, niektóre są, tak, oglądaliśmy, pokazujemy je Państwu w tej chwili. Są bardzo, bardzo cenne, bardzo fajne. Każdy aktor lub znana osoba trzyma na tym zdjęciu monetę wydaną przez Narodowy Bank Polski, bo wiadomo, że Narodowy Bank Polski już od lat wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka i całą fundację w Polsce. I jak to wylicytować w takim razie? Te większe, bardziej wartościowe gadżety będą na pewno umieszczone na Allegro, na stronie internetowej Allegro w Polsce i będzie można licytować i przebijać następne sumy. Mam nadzieję, że te sumy będą rosły i rosły i rosły. Aukcje nie kończą się dokładnie w niedzielę z końcem finału, ale będą jeszcze przedłużone o jakiś czas po 13 stycznia, po finale. Oprócz tego gadżety będą też licytowane w Linden na uroczystości. Będzie Tomek Adamek. Będą gadżety bokserskie, gadżety sportowe, także zapraszamy również do Linden na licytację. Tegoroczny finał Orkiestry Świątecznej Pomocy jest nietypowy, bo jak mówiliśmy na samym początku, nie tylko dzieci, ale również seniorzy. Czy coś w związku z tym robicie skierowanego do seniorów tutaj? Zgłosił się do nas klub seniora. Ludzie, którzy teoretycznie powinni już spodziewać się tej pomocy, również chcą się przyłączyć do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co jest niesamowite. Widzimy, jak ta akcja skupia nie tylko młodych ludzi, nie tylko ludzi w średnim wieku, ale również ludzi starszych. Oni w swoim zakresie będą też zbierali pieniądze na ten cel i będą mieli pokaz filmu o 20 latach orkiestry. Poza tym klub poetów Telimena, który skupia w większej części seniorów z klubu Krakus przy Centrum Polsko-Słowiańskim, również oddał nam swoje przedmioty na aukcję, tak, swoje książki. Nawet książki. To jest klub, który wydał 3 piękne książki, wspomnienia i wiersze, 2 części oraz powroty. Oddali nam wszystkie swoje książki z dedykacjami, seniorzy seniorom. Także to jest bardzo ładny gest. Oprócz tego Koło Przyjaciół Jana Pawła II na Manhattanie, które też skupia większość starszych osób, przyłączyło się do nas. Pani Halina Kudasiewicz z grupą modlitewną przy kościele na Boroparku tak samo. Także ci seniorzy naprawdę są zaangażowani i no wiedzą, że mogą sami kiedyś potrzebować takiej pomocy i są tego świadomi, że ta potrzeba jest ogromna. Pani Martyno, pani przyszła z taką długą listą sponsorów również biznesowych. Tak jest. To znaczy, że Poloniny Biznes również się włącza w finał.
Tak, jak wspomniałam na początku, Unia Polsko-Słowiańska nas bardzo ciepło przyjęła. Centrum Polsko-Słowiańskie, Centrala Polskich Szkół Dokształcających. Nie wspomnę już o miejscach, które użyczyły nam swojego miejsca na koncerty, czyli Riverside Manor, ogromne podziękowania w Paterson, Amsterdam Alley w Linden, w Clifton Dingbats. No i nie można zapomnieć o klubie Wisła, który od lat rodzinnie prowadzi nam te uroczystości. To są bardzo udane imprezy, robią nam maratony kilkudniowe, także ogromne podziękowania. Ja chciałbym podziękować Biba Bar and Restaurant, Trident Contracting i Hamptons Employment Agency, Żywiec, firmie Adamba oraz firmie Polka Deli. Tutaj mała ciekawostka, naszych wolontariuszy w dniu finału będzie wspierała na ulicy Greenpointu Warszawa z 1971 roku. Oryginalny samochód udekorowany olbrzymimi dwoma sercami orkiestry. Jedną w języku polskim, drugie będzie w języku angielskim. Tutaj właśnie nasi przyjaciele z Polka Deli ten samochód ze sobą przywożą na dzień naszego finału. Oczywiście podziękowania Polish Student Organization, z którym tą organizacją robimy cały finał, i wszystkim wolontariuszom, którzy od jednej minuty do kilkunastu godzin poświęcają nam swój czas. Ja chciałam podziękować wszystkim klubom, które użyczyły nam miejsca na nasze uroczystości, czyli to jest klub Wisła, Ela Czekańska i Walter Kolbik. Od lat robią nam rodzinne maratony. Oprócz tego dziękujemy Andrzejowi Pełczyńskiemu i Tomkowi z Riverside Manor w Paterson. Dziękujemy Dingbats w Clifton. Dziękujemy Amsterdam Alley w Linden. Dziękujemy też wszystkim wolontariuszom, takim jak pan Janusz Sikora, który jest z nami od samego początku. Jest po prostu wzorem do naśladowania. Razem z synem Łukaszem od lat organizuje nasze finały. Dziękujemy Ani Orłowi, Małgosi Adamowi Skarżyńskim, Mariuszowi Grzegorzowi z KMG Autobody, Sławkowi z Care & Tree, to są nasi sponsorzy. Dziękujemy nawet przedszkolu Kids Village, które nas wspiera i pomaga. Po raz pierwszy mamy wsparcie przedszkola, oprócz tego, że wspierają nas szkoły. No i dziękujemy jeszcze raz wszystkim artystom za oddanie prac na nasze aukcje i wszystkim sportowcom, którzy oddali gadżety sportowe na nasze aukcje. Ja myślę, że po tej aukcji, po tych aukcjach, po całym koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ta lista podziękowań będzie jeszcze dłuższa. My niestety musimy już kończyć. Życzymy Państwu powodzenia, życzymy nam wszystkim powodzenia, bo to jest przecież akcja serc wszystkich Polaków mieszkających i tu, i oczywiście w Polsce. My również dziękujemy Nowemu Dziennikowi i NDTV za zaproszenie i zapraszamy wszystkich do udziału w naszej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zapraszamy wszystkich, którzy są tutaj w okolicach Nowego Jorku, New Jersey, Waszyngtonu, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek oglądacie ten program i możecie dołączyć się do naszej akcji. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo Stany Zjednoczone grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej.